Witajcie w kolejnym odcinku mojej serii Legendarne Let's Play'e. Dzisiaj zagramy Gravesem, czyli bohaterem z wielką lufą. Co ty pogrywasz? Cóż, w każdym razie obok mnie Zenolinio, którego gram. Przywitaj się. Witajcie. Właśnie. Sprzęt, mam nadzieję, będzie troszeczkę lepszy, będzie trochę lepsza jakość nagrywania, przede wszystkim dźwięku. No, mam nadzieję, że się wam taka formuła spodoba. No i cóż. Próbujesz i zaczynamy grę. Ze mną w formie, no, może nie supporta, ale w każdym razie ze mną na linii. Mastery. 30 sekund ostatnio z Nerfion i dziewką. Drużynie przeciwnej rival. Pierwsza krew. Ach, prawie. Wyrównam rachunki. Było tak blisko. No i do tego wszystkiego tutaj z tyłu trzemrze. Pojawiły się stwory. Wiverto. Tak. Cześć. Szemrze Wiverto. Nie wychylaj się. Bo wszystko się dzieje na jego komputerze. Tak. Oj tam. Więc generalnie w całych trzech youtuberów to jest dzisiaj z wami. Pamiętajcie, takie rzeczy tylko zawsze u mnie na kanale. Coś. Tylko u mnie, nigdzie więcej. Ja potem ściągnę przez download help and sobie wsadzę na kanał. No dalej, lubię wsadzę. To się jewu, dobrze jest. Ciśniemy, Riven mnie goni, o matko. Masz jakieś pomysły? Dobrze, możesz z tej dwojej obserwować kiedy pójdę. No i jest blisko, i no. Ciśniemy ich na razie aż miło. O, blisko. No, ile nie! Ile skill? Co za chamstwo! Od początku tak nazywają skurczybyki. Fuks. Przede mną się nie zwiewa. Sojusznik pokonany. No ale zabiłem. Udało ci się zabić wroga. On zdecydowanie zbyt odważnie. Tak się nie powinno robić na pierwszym poziomie. Daj. Nawet masterem. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Strzeliłem. No nic. Wrócisz sobie, kupisz coś. Właśnie. Nie moc się przejmować. Jest good. A nawet jak nie jest, to i tak jest. To był zamierzony powrót do bazy, tak? W co ty pogrywasz? Tak, właśnie, to był zamierzony powrót do bazy przy wsparciu drużyny przeciwnej. Tak, w ogóle jest pierwsza w nocy, właściwie pierwsza po południu, ale dla mnie to jest pierwsza w nocy, bo prowadzę nocny tryb życia, więc ździebeczko nie ogarniam. 16 godzin. Tak, właśnie, 16 godzina lola. Odpalamy. W końcu ktoś musi się udać. Właśnie. Pół dysku zapalonego. 25 gra i żadna nie wyszła. Już nie wiem, jakie prochy brać. Żeby wyszło. Zawsze, co? Nawet taki Codin. Właśnie. Nawet Codin nie pomógł, a jak Codin nie pomógł, to już jest naprawdę źle. Dobrze, dalej, siedź go tym fejkiem, no, czołówką, no, jak to się nazywa? Kuku. To na kurwie. O, no! Teraz lepiej. No. Dym, chcesz dymka, co? Chciałoby się dymka. No i tak sobie stoi. No i co stoi, a co? On będzie supportował, a ty będziesz tankiem. Właśnie. Graves tankiem. Mastery będzie supportem. Ten. Riven będzie AP carry. A następny tank to Ashe. Nie rzucaj się z no właśnie. Nie, najlepszy tank na świecie to jest Zilean. Po prostu Zilean wymiata. A Orianna AD carry po prostu rządzi. Tak, to już trzeba być hardcorem. Na mistrzostwo też gra. Tak. Ale są tanka, przecież masz. Po
zapominać, aż jest doskonałym tankiem ze zbiegu do stuna. Nie mam czasu na gierki. No so, close enough. Uśniem. Dobrze, masz poszlaty, jeśli się obie. Dobra. Chluśniem, bo uśniem. Chlup! Auć, to zabolało. Próbujesz szczęścia? No zaraz im tą wieżę pocisnę i będzie dobrze. Tu jest jeden kill, jeden zaraz. O, no i dobra, dobrze. Spokojnie, kolego. Tamten se chodzi, nie chce spacer. Niech se chodzi, ja chcę. Masz coś do niego? No bo Gude ma nam winni pomagać, on sobie... Co ty wiesz o zabijaniu? Dobra, ciśniemy to do końca i jedziemy. No, no pomóż. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No dalej. A on jeszcze... Przeciwnik pokonany. Jest dobrze. No, chyba wreszcie po tym Akodinie zaczyna się gra. Ej, skesował mi, co za ham, co za świnia. Masz jedną asystę, jeden kill. Co ty pogrywasz? Ale równo. I poszujemy drugi turat w 7 minucie. Ludzie, ależ jesteśmy zajebiści. Po prostu to mi się w głowie nie mieści, jak jesteśmy zarąbiści. Goodbye, appetite. Mamy następny moment, kiedy się bliska. Fakt. Seryjny zabójca. Koniec serii. No cóż. Master jest bardzo odważny, pamiętajcie. Sojusznik pokonany. Przeciwnik pokonany. Dwa trzy. Zaraz cofniemy. O, widzisz? Gratuluję ci. To nie mnie. To ten Damerowi. Ale powinien mnie! No właśnie, to on tobie, Tylko chciał się na piwie napisać, a ja sobie skapnę, że nie ma piwa. Fakt. To jest problem, jak nie ma piwa. Ciach raz. To i to. I jadziemy. No, spróbuj. I puszniemy piwa. Czy ten też pojazd na Mida? No bo co? Wszyscy na Mida. Wszyscy na Mida. Ścieką nas na pory, na topie i na bocie, przeniesienie nas ścieką, a to wszyscy na Mida. Pewnie, Mida jest zawsze najlepszy. Ukradły mi moje miniony mojego minionka. Co? Próbujesz szczęścia. Dobra, i lecimy wesprzeć mastera. A weź podżungluj trochę, co? Oj, oj, oj. That hurts a lot. W ogóle tak moja drużyna dziękuję za pomoc. Stała obok, ja się nie ruszyłam. Masz jakieś pomysły? Czuję, że zawsze mogę na nich liczyć. Sojusznik pokonany. Oj, nie. Ja się dwa trupy na koncie wroga. Nie mam czasu na gierki. Oczywiście. Było trzech. To jest po prostu nacieranie w odwrotnym kierunku. Pamiętajcie, to jest zawsze odpowiednia pora, żeby nacierać w odwrotnym kierunku. W co ty pogrywasz? Szczególnie wtedy, kiedy was gonią. Tak zwane taktyczne spierdolenie. Dokładnie. Szczególnie przed Kasedinem, który się z wami teleportuje. Raz, drugi, trzeci, ósmy i dziewiętnasty też. Nie mam czasu na gierki.
Dexter ma taki dziwny build, ale dobra. Niech mu będzie. A jest pokój, że lubi. No niech lubi. Spokojnie, kolego. I wspólnymi siłami tutaj leży. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Jeszcze jednego. Jesteśmy nienasyceni. To chyba źle zabrzmiało. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Jak nie słyszałem, jak zacząłem wiesz dodać. Sprawiam wieżyczki, nie wchodzę. Przeciwnik pokonany. Że się nie wchodzi, bo to może przyprawić o ból. Zawsze coś. To brzmi jeszcze gorzej. Może być mu tak. Właśnie. Próbujesz szczęścia. Czy jakieś pomysły? Już pewne miejsce. No, na dole. Prawie doszedłem. Oczywiście może było odejść ściśle do lalowy, to znaczy było inne. Udało ci się zabić wroga. O-o! Właśnie, GTFO! Rzuć, co? Get the fuck out! Przeciwnik pokonany. Ej, nie mam asysty. Co za chamstwo i świństwo, no, biały dzień. Przeciwnik pokonany. Chyba, ja ci to bym chwytał, nie? Do czego? Rakiety są fajne. A co? Rzucę sobie popadnie, jakie tobie chwyt jebut. No i chyba wiadomo, co było dalej. Dlaczego ja umieram? Nie wiem. Bo takie życie. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No, nam się tutaj nastawi. A nie, ładnie idzie. Pewnie, że ładnie idzie. Jesteśmy na ich połowie. Jeszcze chwilę i będzie pęta. Masz jakieś pomysły? Tak, pęta. Spętamy Wayne i będzie pęta. Mam wrażenie, że ta Wayne nie ogarnia. Troszeczkę. Znaczy fakt, że ja też nie ogarniam, bo spieszam po południu, ale... Żeby tam musi ktoś zakrzaczyć. Myślisz, że... Bush jest. Nie ma krzaczków, jest Bush. No widzisz, no widzisz. Więc jakiś krzaczok... Najwyżej się nie zakrzaczył, tylko zategował. Zabuszował. Buszający w zbożu. Tam ci nie się biją. O, dobra, jest. Nie rzucaj się z motyką na słońce. Nas jest trzech, a ich jest pięciu. Znaczy wygraliśmy. Ich jest pięciu, a my jesteśmy sami. To niedobrze. No, spróbuj. Będziemy się. A będziemy sobie jonglować. Ukradli mi moją dżunglę. Zawsze co? Co za chamstwo po prostu. To nic. To tylko powrót w tym. Przeciwnik pokonany.
zniszczyła wieżę. 3, 2, 1, 0. Dzięki, jedzie. Chyba nie w tym samym. Drużyna zniszczyła inhibitor. Shotgun. Seryjny zabójca. Seryjny zabójca. Sojusznik pokonany. Koniec serii. Próbujesz szczęścia. Dlaczego jestem sam? Dlaczego nikt mnie nie supportuje? Bo ja nie potrzebuję. Co mówiłem, że jesteś tankiem? Bo ja nie potrzebuję supportu. Jestem zbyt dobry na support. Okay, może jednak się wycofajmy. Znaczy, przepraszam, nacierajmy w odwrotnym kierunku. Widzę właśnie. Kasady sam bez mnie nie zginie przecież. Bez to sam z ciebie nie zniknę. O, idealnie. Od drugiej strony. Nie mam czasu na. Od tyłu. No i żeś teraz idealnie. Ale to, to były moje. Udało ci się zabić wroga. Będzie swoje moje. Spustoszenie! Słuchaj, rządzę. W co ty pogrywasz? Odważny Graves puszuje turetę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. O, już. Dobra, pojawić, co chcesz? Nie wiem. Weźmiemy E, bo ładnie wygląda. Jakie pretensje? Oni wcale... Sugipula. Fakt Sugipula to bardzo źle brzmi. Rada trwała kasa. Oni mnie chyba obrażają. Marakasa... Moja kasa, twoja kasa. Marakasa... Pisajmy. No właśnie, po polsku na przykład. Nie, żebyśmy gdzieś rozumieli, nie myślałem, że dobra, wszyscy piszą po angielsku, to będziemy pisać po angielsku, a nie, ja wniemy sobie kółka. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Jestem Portugalczykiem, gadam po angielsku, a nie rozumiem po polsku. Jestem dziwny. Przeciwnik pokonany. Ja, run! Ej, ja. Zniszczył mi mój pistolet. Dwa trupy na koncie wroga. Dwa trupy. Mój pistolet też. Tak. Nie do powstrzymania. Chamstwo i obłuda. Logika. Masz bodajże trzy miecze. Nie. Tak, trzy miecze i kosę. Nie, mam trzy miecze, do tego dwie skrzyżowane szable i kosę i do tego jeszcze buty, które się palą od dołu. Dominacja. Właśnie. Pamiętajcie, odpowiednie wyposażenie to klucz do sukcesu. Zawsze zabierajcie więcej niż możecie unieść. Dwa trupy.
Sojusznik pokonany. Master odpalił. No to krótki mecz, teraz przyjdę, złapę pentakilla i jedziemy. Godzina lola to jest. Ktoś wreszcie stwierdził, że zapyta, czy żyje. Pewnie plus. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Teraz zaczyna się zabawa. Teraz tam. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Nie, a czy nie idzie? Po co ich kultować ulkę? Koniec. Dziękuję. I tak oto wreszcie 16-godzinna gra dała odpowiednie efekty. Mogę wreszcie iść spać. Dziękuję, Panie Boże. Cóż, mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.